Cześć, witam. Kolejny raport taktyczny z PGR-u. Znowuż się naprzestawiało, nawyrabiało. Ale po kolei oczywiście, standardowo i klasycznie. O co tu się rozchodzi? W dzisiejszym materiale parę ważnych kwestii, parę rzeczy do omówienia. Dużo rzeczy do pokazania i przedstawienia całej właśnie sytuacji. Znowu kilku dni nieobecności na kanale. Przed chwilą, dosłownie przed chwilą wróciłem z Niemiec. Byłem na długi weekend na robocie. Jak tutaj wszyscy, czy tam większość z Was świętowała, ja wystartowałem do Patryka w czwartek 15. W piątek dokonałem montażu silnika Deutz. Zamontowałem go, uruchomiłem, puściłem w robotę i dzisiaj przy sobocie zjechałem. Wróciłem dopiero co po całych 8 czy tam 9 godzinach jazdy, bo to było 850 km w jedną stronę i rozładowałem właśnie sprzęt. I teraz mogę Wam szybko zrelacjonować, co się właśnie dzieje. Tak jak wspominałem, Deutz pojechał. To była szybka akcja ze względu na to, że przeciągnięcie w czasie tego remontu poprzez żniwa i inne moje sprawy sprawiło, że już właściciel silnika był skromnie niezadowolony z tego, że tak długo to trwa. No i nie zastanawiając się, złożyłem ten silnik bez oczywiście nagrań i tak dalej. Miałem wszystkie części, serwisówki i tak dalej. Już mam teraz bardzo fajną hurtownię z częściami do silników przemysłowych i będę to nadawał i relacjonował w następnych remontach. Do nich też tu zaraz przejdziemy. Złożyłem, pojechałem 12 godzin montażu zakończonych pełnym sukcesem. Udało mi się zrobić to za jeden dzień, uruchomić maszynę, puścić w ruch. Temat gotowy. Proszę bardzo, Deutz zamontowany, już pyrka parę chwil. Jedna z pilnych spraw pojechała, temat zamknięty, silnik pracuje, tak jak słyszycie. Mają tam zrobić całą procedurę wstępnego docierania, ponieważ to była tylko wymiana pierścieni, nowe honowanie i tak dalej. I nowy montaż wszystkich pomp, takie sprawy, wymiana oleju w hydraulice i to wszystko musi pracować. Mają to zrobić podobno jak książka pisze, tak mnie zapewniono. Dobra, co mamy dzisiaj na warsztacie, co mamy w następnych dniach na rozkład. Tutaj stoi przed Wami bardzo ciekawa jednostka. Jest to silnik z ciągnika Ford, mojego kolegi z miejscowości obok. Ford TW15, takie ma oznaczenie ten ciągnik. Silnik w trakcie pracy zaczął wyrzucać płyn z chłodnicy, wodę z chłodnicy, zaczął się gotować. W początku było obstawione, że została uszkodzona uszczelka głowicy. Niestety to nie okazało się to. I tutaj mamy taki nieciekawy przypadek. Nie wiem, czy się uda pokazać. Nie uda się. Aczkolwiek jest taki cień. Tutaj mamy pękniętą tuleję, pęknięte gniazdo wzdłuż jednego tłoka i tędy dostawała się jak i woda na cylinder, jak i kompresja do całego płaszcza wodnego, czyli do całej tutaj, do całego układu chłodzenia. Plan jest na to taki, że gdzieś już to praktykowano, koledzy mi tu meldowali, że wiedzą, że tak się robi i że to działa, że rozbieramy silnik w drobny mak, rozwiercamy gniazda i wstawiamy tuleje. Wstawiając nowe tuleje, coś takiego jak w SW400 czy w Perkinsie, obojętnie, tak zwane gilzy, czy jeszcze jak to tam zwał, wstawiamy to i automatycznie na ciasno, potem obrabiamy na nowo i mamy pęknięcie wyeliminowane, tak? Zaślepione można powiedzieć. Jeżeli to zda egzamin, ok, ale jeżeli to pęknięcie w bloku pójdzie dalej, no nie wiem, jak sądzicie. Ja obstawiam, że może to pójść dalej, ale no mówię, koledzy gdzieś tutaj mają wiedzę, że podobne silniki w taki sposób regenerowano i to zdawało egzamin, to chodziło i chodzi do dzisiaj nawet, więc wykonam to dla nich tak, jak to sobie zażyczyli, ale
finalnie wszystko będzie zależało od szlifierni, jak tutaj zostanie to wykonane i co uda się tutaj uzyskać, tak? Więc dosyć ciekawy temat, dosyć ciekawy silnik, aczkolwiek prosty, jak to starsze generacje Forda czy innych ciągników. Pewnie bajecznie prosty, nic nadzwyczajnego, czyli standardowe Łukaszowe powiedzenie, tłok je biot, maszyna idzie i tyle, tak? Tutaj mamy John Deere'a kupionego na części, jest rozmontowany w celu, no właśnie, w jakim celu? Nie na części, tylko rozmontowany i przygotowywany teraz pod przezbrojenie na inną wersję. Czasami naprawdę uda się kupić coś w tym kraju na podzespoły. Zobaczcie, jaki silnik. To jest normalnie aż niewiarygodne. Tu mamy wałeczki wyważające, że kupujesz używany silnik z takim stanem. W takim stanie w środku. To tak jakby po prostu ten silnik nigdy nie pracował. No ale widzicie, no raz na jakiś czas się trafi, że kupi się wspaniałą jednostkę i ona będzie potem pracować, a pracować i za nieduże pieniążki. No po prostu trafiejka, jak to się mówi, tak? Z dalszych planów silnikowych i na silnikowni, drodzy widzowie, ten Perkins będzie pierwszy na rozkładzie i to będzie ten silnik jako pilny i ten silnik jako pilny. I z tej całej pilności jeszcze John Deere po zatarciu już się robi trochę pilny, więc muszę po niedzieli szybko rozmontować silniki, zamówić części i zacząć to wszystko kompletować do remontu. I teraz tak, nawiązując jeszcze do dalszych części materiału, jest bardzo poważna sprawa. Słuchajcie mnie uważnie, bo zrobi się z tego jeden wielki kocioł i mam nadzieję, że no zrozumiecie wszystko, co chcę wam powiedzieć. W nadchodzących dniach, tygodniach chcę dokonać jeszcze kilku nagrań, ciekawych odcinków. No i tutaj z tego tytułu będą wychodziły takie no dziwne sytuacje. Dziwna sytuacja to mam na myśli, że poprzez moje działania, moje prace, niechcący, tak, całkiem niechcący, będą wychodziły takie odcinki reklamowe, gdzie ja nie zawieram żadnej reklamy, nie zawieram żadnej współpracy. Nie robię nic tak typowo reklamowego, że ktoś komuś chce zareklamować, że ktoś do mnie z tym przyszedł, tylko właśnie robi się tak, że no z tych moich różnych działań, różnych prac będzie pokazywany różny sprzęt i mam nadzieję, że nie odbierzecie tego jako reklamy, ale to tak właśnie będzie wyglądało. Nareszcie będę kompletował ten pług. Mam już środki, mam już wszystko, mam namierzone podzespoły. Tak jak widzicie, tu już leżą one od dawna, ale od dawna nie mogłem tego złożyć, bo zawsze nie było to potrzebne i nie chciałem w to inwestować. To zostanie wszystko sprzątnięte i pług spod ściany będzie w końcu skompletowany. Jak zacznę go kompletować, to oczywiście będziecie widzieć, skąd to jest, jak to jest, skąd to przyjechało, więc będzie to wyglądało w taki sposób. Jeszcze w międzyczasie szybko wspomnę, że Nissan któregoś tam dnia przed żniwami czy w żniwach został rozmontowany, wyjąłem silnik. Tu jest stary silnik i tamten pierwszy silnik, który był kupiony. Okazuje się, że jest też niedobry. Niedobry pod względem kodu i nie można go spasować z tym tutaj, co był. Więc już jest przywieziony następny. Kolega Marcin ma naprawdę dosyć mało szczęścia, jeżeli chodzi o samochód i o silniki. Co chcesz robić? Ciąć? Sztnij, to będzie ten. Normalnie będzie słychać, co ja mówię. Śmiało. Tata też tam pracuje, zaraz jeszcze pokażę. No i właśnie tak, z tym pługiem niechcący wyjdzie reklama. Teraz, jeżeli chodzi o silniki, tą hurtownię, skąd biorę części i tak dalej, no chciałbym wam pokazać dla ułatwienia, żeby wam też można było przez was, moglibyście sobie zacząć zamawiać jakieś części czy coś takiego, bo naprawdę jest, no, temat kozak, to jest tam nagrana hurtownia od kolegi, no i bardzo chętnie się z wami z tym podzielę, skąd to jest brane, jak to szybko wszystko organizują i jak to fajnie z nimi działa. Akurat ta hurtownia miała wyzwanie pierwszego typu jako ten Deutz, bo wiele sklepów odmawiało mi po kolei organizacji części do tego silnika, nie wiem z jakich przyczyn, a oni podjęli rękawice i bardzo sprytnie to załatwili, że później ja nie miałem czasu składać. Więc to też taka no, reklama z przypadku. Dalej znowuż, co to wyjdzie? A, właśnie, zapowiadałem odcinek z John Deere'em i Gruberem, wróć, agregatem bezorkowym.
Ten agregat będę pożyczał, kultywator, od kolegi z miejscowości obok i też przez przypadek, no bo ten gruber jest tam, czy tam kultywator jest tam jakiejś marki i też przez przypadek wyjdzie mi reklama tego kultywatora, grubera, zwał jak zwał. No i chcąc, nie chcąc, no żebyście się nie zdziwili, że nadchodzący właśnie taki sezon odcinków, gdzieś tam parę tych odcinków wrzucę, że będzie taką jedną wielką chodzącą no, reklamą, tylko nie reklamą, reklamą, że ja na chama coś chcę wcisnąć, tylko że reklamą z przypadku. Do czego zmierzam? Że mówię wam o tym wszystkim i was o tym informuję, drodzy widzowie. Zmierzam do tego, że w ostatnim czasie po emisji kilku odcinków, czy to z przeciągania, czy to z moich żniw, czy to z jakiej jeszcze kwestii, skąd biorę właśnie części, bardzo dużo wykonujecie do mnie maili, telefonów, próśb o powiedzenie, tak jak na przykład w pszenicy. I tutaj z tego miejsca szybko pozdrawiam jednego widza, który nie dokopał się bezpośrednio do mnie, nie dzwonił do mnie, czy tam pisał do mnie, tylko jeszcze miał gdzieś numer od kolegi do kolegi Andrzeja, gdy sprzedawał swoją szóstkę po remoncie, czy tą remontowaną, pamiętacie, która była spękana poprzez prace leśne i tak dalej, ona została rozsprzedana na części. I tam ten pan miał numer do kolegi Andrzeja i zaczął dzwonić, wypytywać kolegi Andrzeja, żeby mnie się spytał, jaką pszenicę posiałem, co dałem, całą technologię, uprawę, skąd, co, od kogo, gdzie i jak. Zaczynacie tyle tego wszystkiego do mnie kierować, że mam taki dylemat, co z tym wszystkim zrobić, bo ja się z wami z chęcią mogę podzielić. Dla mnie to nie jest żaden problem, tylko no nie jestem, no po prostu nie chce mi się tych całych tematów reklamowych z firmami, nie z firmami robić. Ja mówiłem, że mi się tego po prostu nie chce. Tak mi się tego nie chce i nie jestem za tym. Ja to wielokrotnie wspominałem. Ale jeżeli zaczynacie wałkować tą sprawę, to mam dylemat, co z tym wszystkim zrobić. Naprawdę mam dylemat, bo jeżeli już są takie nachodzenia i takie podejścia robione, jak to wszystko pogodzić? No mam dylemat właśnie, jak to wszystko pogodzić. O, ta, no, ładowarka. Ale żebym ją porzucił. Właśnie, jak to wszystko pogodzić, drodzy widzowie, aby wszyscy byli zadowoleni. To jest mój największy teraz dylemat i do tego właśnie zmierzam, że nie robię typowych jakichś tam reklam i nie chcę tego robić, ale z drugiej strony właśnie zaczynacie mnie o to wałkować. I w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że mogłem nie mówić o tych plonach pszenicy, bo ten temat jest teraz tak gorący, że ojej. Słuchajcie, nie sugerujcie się w 100% tym wszystkim, co pokazują niektórzy, czy tam na przykład co u mnie było, tak? No z tą pszenicą się udało, mówię, jak powiedziałem, jak było, ale to było na poszczególnych warunkach. I teraz na przykład chcecie kupić tą pszenicę i pewnie sobie myślicie, że u was będzie to samo, co u mnie. No niestety, no może tak nie wyjść w dużej mierze, ze względu na to zależy, co się zrobi, jakie były warunki, jaki był rok, bo to też swoje robi. Więc trochę, drodzy widzowie, tak patrzcie na to wszystko tak no trzeźwym okiem, takim trzeźwym umysłem, na trzeźwo myśląc, tak? Więc to jest wszystko tak dziwne i tak dla mnie nowe, mimo że ileś lat prowadzę kanał, że mam dylemat, jak z tego wszystkiego człowiek ma wyjść, żeby właśnie był wilk syty i owca cała. O to mi chodzi w tym przesłaniu. Tak więc mam nadzieję, że zrozumieliście mój wątek i podrzućcie jakąś sprawę, jak możecie, podrzućcie. No wypowiedzcie się na ten temat też w komentarzach. Bardzo fajnie komentujecie te moje filmy ostatnio i lubię te zdrowe dyskusje. Ja już o tym wspominałem 10 razy, więc piona strzała za to i z chęcią dalej będę z wami dyskutował na poważniejsze sprawy. A teraz idąc dalej. 3 dni mnie nie było i co tu się porobiło? Idzie... Robota kolejna wykonywana przez mojego tatę. Było po żniwach, jest po żniwach ogólnie. No i tata doszedł do wniosku, że chyba ma rozwalone łożysko w ślimaku. No dobra, wymieni sobie to łożysko. Tak? To było, że miałeś tylko łożysko wymienić, nie? No, miał wymienić tylko łożysko. No ale jak już zaczął się za to dobierać, otworzyłeś tu i tu ci klekotało, tak? Tutaj gdzieś, któraś ta nie ma tego. Nie ma kulejki.
No ale to kiedy to ostatnio robiłeś? No i jeszcze więcej, tak? Jeszcze widać po podkładkach, że takie stare podkładki jakieś ząbkowane. No dobra, no to już sobie wyjąłeś ślimak, tak? Tak. Potem następnie stwierdziłeś, że... Tylna ściana do niczego. Tylna ściana już jest do niczego, bo jak wyjąłeś ślimak, to lepiej było wszystko widać, tak? Tak. A później już doszło do tego, że jak już były te ściany było rozbierane, to już sobie zrobisz od razu podłogę, nie? Tak jest. No i wyszedł remont kapitalny headeru, a miało być tylko łożysko ślimaka. No, tak więc my to się w życiu nigdy nie nudzimy. Zaraz jeszcze pogadę, pokażę staw tutaj na filmie, obejdę go, pokażę jak to wygląda, jak to wyszło. Nie, do końca skończony. No ale wyłożyłeś już cały, czy co ty, a co ty jeszcze tam chcesz zrobić? No, tam jeszcze parę poprawek takich. Aha, no dobra, jeszcze parę poprawek będzie. No, tak więc pamiętajcie, jak wam gdzieś wysiądzie łożysko, to zazwyczaj wychodzi tak, że to już jest remont kapitalny. Oczywiście mówiąc śmiechem, żartem, jak tata ma wenę, ma chęci, działa, robi twardo jeszcze, więc... Kto będzie chłopakowi bronił? Tu mamy te marne, jakieś malowanie, bo poszła nowa ta podłoga, podmalować zawsze warto, ale z blachy do cynku, wieki wieków, amen. Powiem wam, że uwielbiam ten krajobraz tutaj u mnie za domem. To jest takie moje miejsce, jak to się mówi. Ze skromnych informacji jeszcze powiem wam, że siewnik Amazone został sprzedany. Kilka dni temu odjechał do nowych właścicieli. Wstępnie, z tego co wiem, już tam pomału próbują siać. Tak więc ten temat siewnika został u mnie zakończony. Wiecie, że chciałem go sprzedać. Jeszcze teraz kwestia Mazura, który stoi tutaj pod plandekami przykryty. Na razie tą jesień zasieję ponownie nim. A następnie będę szukał siewnik talerzowy 3-metrowy, zawieszany z jakimś agregatem na szóstkę. Taki po prostu na te mniejsze pola, działki. Chociaż 4-metrowy też by był fajny, ale znowu zawsze te ale, tak? Po prostu pójdę w 3 metry, żeby mi się zaczęło to wszystko zgrywać ze ścieżkami, nie ścieżkami, bo 4 metry do 18 metrów było problem zgrać. Siewnik oczywiście 4 metry do 18 metrów opryskiwacza, czy też rozsiewacza nawozów. I na przyszłe sezony coś będę sobie szukał, właśnie takiego skromnego, mniejszego. Marcheweczkę widać. Ogólnie to jakaś będzie chyba szybko jesień, bo ziemniaki już kończą karierę bardzo wcześnie i wjechałem teraz przez kraj. To wszędzie widzę, to samo się dzieje z ziemniakami, czyli już wszystkie kończą kadencję. Bardzo szybko, wszystko w ogóle jest szybciej tego roku. Więc ten temat poszedł. I co dalej? Jedziemy na staw. I mamy ściernisko po pszenicy. Będzie tutaj szedł rzepak. Tylko nastanie dzień typu poniedziałek. Szybka akcja beczułka. Rozlewanie. 2 dni, góra 3. Następnie pług. Uprawa, siew. I będzie rzepaczek. Myślę, że jak znalazł. Dobra. Oto przed państwem tatowy staw. Staw po wyłożeniu, po 2 miesiącach ciężkiej pracy. Tutaj tata oczywiście nie pracował sam, miał pomocników. Pomagali mu w tym wyzwaniu, pomagali mu w ładowaniu, szukaniu, zbieraniu kamieni, również trochę przy wykładaniu. I no 2 miesiące takich niecałych dni oczywiście tam w ramach i w miarę możliwości czasowych zostało to wykonane. Tak jak zapowiadał 2 lata temu, tak też to wykonał. Właśnie w ciągu tego czasu. Efekt jest powalający. Tu mamy nawet kawałek pomostu. Tu są ładne świerki. Wody pomału przybywa. Gdzieś nawet słyszę, jakaś żaba się odzywa. Tu gdzieś na dole jest, na dole. Tam przy dąbku, tatawym dąbku jest zejście. I woda jest czyściutka jak ta lala. Czekamy, aż trochę bardziej się on napełni. Jeżeli się napełni, to wtedy będzie można śmiało nawet się zamoczyć. Ciekawe, czy w ogóle temperatura jeszcze na to pozwoli, ale myślę, że tak. Coś pięknego, coś wspaniałego, coś co naprawdę pasowałoby, aby ustawić tu grilla, jakiś trochę drewienka i mieć taki swój punkt do można powiedzieć, grillowania, czy tam spędzania wieczorów. No ale nie oszukujmy się, w sąsiedztwie pola, gdzie zaraz przyjedzie gnojowica, no wiecie jak to jest, no co tu dużo komentować, tak? Więc szacunek i gratulacje dla taty.
z mojej strony również i wielokrotnie od was to słyszeliśmy. Tata też dziękuję za to, bo wrzucałem zdjęcie na społeczność i pisaliście tam bardzo pochlebne komentarze w jego kierunku. Oczywiście wszystko przekazałem. No i teraz w tym momencie też myślę, że już wszystko przekazałem. Tak pokrótce, aby was nie zanudzić. I czas brać się za skromny odpoczynek, a następnie do następnego działania. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.